Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, przechodzimy do sprawy związanej z mieczem. Dowiedziałam się od Max Base'a, że podobno gra działa tak, że jeżeli za pierwszym razem nie kupiliśmy tej broni, tej najlepszej, którą oferuje dany sprzedawca, to ten sprzedawca zakłada sobie tą broń na plecy. I właśnie możecie zauważyć, że Kantar właśnie tą broń, którą ja chciałam, ma na plecach. I okazuje się, że jedynym sposobem na to, żeby tę broń mieć, to jest jej po prostu szczytowanie. Więc tak sobie po prostu zrobimy. Jeżeli chodzi o pieniądze, to przełożymy do randomowego kufra. Ewentualnie nie wiem, czy mogę oddawać pieniądze. Chyba nie. Więc po prostu sobie odłożymy do jakiegoś kuferka. I teraz tak. Odpalamy konsolę. F2, tylko w inny sposób. Halo? Nie w ten sposób. Działa M2. I teraz sobie zrobimy tak. Insert. ITMW. Podkreślnik. Zaraz zobaczymy. Będziemy wpisywać. Tylko przez przypadek sobie wyszłam z tego komentarza. To bardzo niedobrze. Dobra, przepisujemy. Wybaczcie, że się nie odzywam, ale się po prostu skupiam. Powinno zadziałać. Zadziałało. Jest runa mocy. Tylko mam nadzieję, że nikt się nie fochnie, jeżeli to podniosę. Nie, jest ok. B42B. Wychodzimy z Marwina, mamy runę mocy. I teraz tak, możemy ją założyć. Jest super zajebiście i potrzebujemy teraz jakiegoś kuferka. To nie powinno być trudne. Zawsze możemy zejść do gildii złodziei i tam odłożyć w kufrze. Bo niestety luzem się nie da wyrzucić sztuk złota. Także zostawimy te 1200 sztuk złota po prostu w randomowym kuferku. No niestety, czasami sobie trzeba radzić w ten sposób. Jakbym miała pieniądze, to bym od razu to kupiła. Przechodząc ogólnie do dzisiejszego planu na odcinek, który mam, to myślę, że będziemy robić coś całkiem innego. Dobra, musimy niestety po sztuce przenosić. Tak. To wiecie co, to będzie szybciej w ten sposób, jeżeli ja tutaj po prostu zostawię 1200. Tak będzie dużo szybciej. Aha, dobra, gra mi tak nie da. Muszę się patrzeć. I dobra, i teraz będziemy zjeżdżać. Masakra, powiem wam. I mamy to. Możemy tak to zostawić. Mamy naszą kochaną runę mocy. Jest super. To jest to, na czym mi zależało. Na dzisiaj, moi drodzy, na odcinek będziemy próbowali wyciągnąć Beneta w więzieniu. Znaczy z więzienia. Okazuje się, że on też może nam dać zbroję w nagrodę. Jest to podobno chyba lekki pancerz łowcy smoków. Więc wypadałoby to zrobić. I to już jak najszybciej. Benet siedzi w więzieniu. Dobra, i teraz pytanie. Chyba idziemy do samego w sobie Beneta, który tutaj siedzi w koszarach i w samym sobie więzieniu. I tutaj się spróbujemy czegoś dowiedzieć. Tak myślę, że to będzie najlepsze, co mogę aktualnie zrobić. Albo od samego jego, albo od André. Tu jest Benet. Chyba nie zamierzasz wyciągnąć stąd swojego kumpla, he? Zapomnij o tym. Jak tylko krzyknę, zaraz zjawią się tu chłopcy. A wtedy zjemy potrawkę z siekanego najemnika. Super. Okej, widzę, że z Benetem raczej nie pogadam, bo go nie sięgnę. A co z kowalem Benetem? Z tym najemnikiem? Siedzi w więzieniu, tam gdzie jego miejsce. Mogę z nim porozmawiać? Jasne, idź. Ale jeśli pomożesz mu uciec, zajmiesz jego miejsce. Okej, czyli w ten sposób. Co do gildii złodziei, to nie chcę tego w ogóle, odebrania nagrody. No, nie za bardzo.
Dobra, nie zaryzykuję bez zapisania gry. Tego. Jak trafiłeś do Paki? Te świnie wrzuciły mnie do lochu. Twierdzą, że zamordowałem paladyna. Ale ja tego nie zrobiłem. Próbują mnie wrobić. Czemu mieliby to robić? A skąd mam wiedzieć? Musisz mnie stąd wyciągnąć. Porozmawiaj z Lordem Hagenem. Zbóż mury. Nie wiem. Po prostu zrób coś. No dobra, ale kogo zamordowano w ogóle? Kogo zamordowano? Nie mam pojęcia. Jednego z paladynów. Nie znam ich. Wiesz, jak się nazywał? Jakiś Lothar chyba. No nie wiem. Nie jestem pewny. Lepiej zapytaj Lorda Hagena. On zna wszystkie szczegóły. Dobra. Co się stało? Poszedłem do miasta z Hodgesem, żeby kupić trochę zapasów dla chłopaków. Nagle usłyszeliśmy głośny krzyk i tupot nóg. Przejdź do rzeczy. Od razu wiedzieliśmy, że coś się stało i spróbują nas złapać, jeśli nas zauważą. Uciekaliśmy, jakby nas diabeł gonił. Wtedy tuż przed bramą miasta potknąłem się i rozwaliłem kolano. Reszta jest oczywista. Straż od razu mnie złapała i wrzuciła prosto do tego lochu. Mają przeciwko tobie jakieś dowody? Mówią, że mają świadka, który wszystko widział. Wiesz, kim jest ten świadek? Nie, wiem tylko, że kłamie. Kto kieruje śledztwem? Sam Lord Hagen. Ponieważ ofiara była paladynem, to sprawa podlega pod sąd wojskowy. Co to znaczy? Nie trudno zgadnąć. Jeśli się stąd nie wydostanę, to zadyndam na sznurze. Musisz mi pomóc, albo wybuchnie wojna. Lee tak tego nie zostawi. Sam się domyśl, co to będzie oznaczać. Okej. Okay. To wiem chyba wszystko już. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Orinii. Okej, okay, no to idziemy do Hagena. Zobaczymy, co Hagen ma do powiedzenia w tej sprawie. No nie jest ogólnie zbyt ciekawie. W ogóle też spojrzałam sobie na zadania poboczne i... okazuje się, że w drugim rozdziale ominęłam tylko... Egzekucja odbędzie się za parę dni, a jej dokładny termin zostanie wkrótce ogłoszony. Dobra, jeszcze do Abuina mogłabym iść, ale na razie trochę krucho u mnie ze złotem, także zostawimy to na razie w świętym spokoju. W ogóle też najbliższe punkty chciałabym wydać chociażby wrogi cieniostwora wydobycie, bo okazuje się, że Buster właśnie to będzie ode mnie chciał. Ale no na razie krucho z pieniędzmi. Trzeba było jednak się, kurczę, uczyć wydobywania wcześniej. Można to było zrobić. Ale nie, no jest dobrze. Dobrze, że cię widzę. Nie sądzę, że... musisz mi pomóc. Witaj, Diego. To naprawdę nie. Co tu robisz? Obserwuję strażników. Musiały pojawić. Bez przerwy węszą. Niełatwo będzie prześlizgnąć się tędy. Musisz zostać obywatelem. Wiesz, co wierzyć? W czym rzecz? Dużo się tu pozmieniało od mojej ostatniej wizyty. Najpierw muszę jakoś stanąć na nogi. Ale w czym problem? Muszę się dostać do górnego miasta. Ale nie jestem mieszkańcem, a nie mam dość złota, by przekupić strażników. I tu wkraczasz ty. To tylko mam ci pożyczyć trochę złota? W żadnym wypadku. Mam trochę pieniędzy. Całkiem sporo, jeśli mam być szczery. Niestety, nie mam ich przy sobie. Można wierzyć we wszystko. Ktoś musi mi je przynieść, rozumiemy się? Ach, rozumiem. A co będę z tego miał? A czy ja cię prosiłem o coś w zamian za moją pomoc? Jesteśmy przyjaciółmi. To ci nie wystarczy. Możemy jedynie przeczekać. W porządku. Pomogę ci. Schowałem w górniczej dolinie małą fortunkę. To było dawno temu, więc zapomniałem go ze sobą zabrać. Teraz nie mogę się stąd ruszyć. Żeby nie przedłużać, musisz pójść do górniczej doliny i odzyskać moje złoto. Nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Gdzie schowałeś złoto? Na placu wymian, nad opuszczoną kopalnią, w skórzanej torbie. Tylko upewnij się, że to ta właściwa. Żebyś nie musiał chodzić dwa razy. Tylko nie wiem, jak ją rozpoznam? Torba jest pełna złota. Musiał wypchana po brzegi. No popatrz, już mi... Skąd wziąłeś to całe złoto? Czyżbym był jedynym,
który uciułał sobie trochę pieniędzy w górniczej jeżeli dolinie. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież... Odłożenie na bok paru sztuk złota było dziecinnie łatwe. No wiesz, na wypadek, gdybyśmy się stamtąd wydostali. No, jeżeli ruda była tylko i wyłącznie walutą, no to faktycznie monet można było mieć dużo. Co zamierzasz zrobić z pieniędzmi? Muszę się rozliczyć z jednym kupcem z górnego miasta. Tym zajmę się w pierwszej kolejności. A potem rozpocznie się moja nowa kariera. Przyszło mi to do głowy. Dobrze, spróbuję znaleźć twój skarb. Tak, trzymać! To mi wystarczy. Super. Trudno być tego pewnym. Możesz mnie czegoś nauczyć? Daj spokój. Mam naj... Aha, czyli nie będziesz mnie na razie uczył. No to nie. Nie przedłużajmy, chodźmy do Hagena, bo tą sprawę z Bennettem fajnie by było dzisiaj załatwić. Ja się tylko dziwię, że nie dowiedziałam się nigdzie, że Lothar został zamordowany. Bo pamiętam, że jak byłam paladynem, to dowiedziałam się o tym dużo, dużo szybciej jakoś. Może dlatego? Nie wiem. Muszę z tobą porozmawiać o Bennecie. Ale to ten najemnik, który zamordował jednego z moich ludzi. Sądzę, że Bennett jest niewinny. Dowody są jednoznaczne. To on jest sprawcą. A jeśli dowody zostały sfałszowane? Uważaj, co mówisz. To bardzo poważne oskarżenie. Jeśli nie masz dowodów, które podważają zeznania mojego świadka, lepiej trzymaj język za zębami. Skąd masz pewność, że to Bennett jest mordercą? Mamy naocznego świadka. Jak widzisz, wina tego najemnika nie podlega dyskusji. Co to za świadek? Cornelius, sekretarz gubernatora, widział całe zajście. Podany przez niego rysopis pasuje jak ulał do Bennetta. Z mojego punktu widzenia sprawa jest zamknięta. Najemnik zostanie powieszony za zdradę stanu. Cornelius, tak? No to już idę z nim pogadać. Właśnie tak mi się kojarzyło, że to jest sprawa z tym Gamoniem. Gubernator. Od siedmiu boleści. Widziałeś zabójstwo Lothara, prawda? Nie muszę odpowiadać na żadne pytania dotyczące śledztwa w toku. Lord Hagen wie już o wszystkim. Co widziałeś? Naprawdę, nie mam teraz czasu. Musisz wyjść. Zamykamy biuro. Dość tego. Co widziałeś? Ja widziałem, jak najemnik zaatakował paladyna od tyłu, a potem wyjął miecz i wbił mu go w klatkę piersiową. Jesteś tego pewien? Tak, oczywiście. Widziałem to na własne oczy. Ale teraz naprawdę nie mam czasu. Przede mną cała masa papierkowej roboty. Nie wierzę ci. No i co? Powiedz mi, co zamierzasz z tym zrobić? Cenisz chyba własne życie, prawda? Jeśli mnie zaatakujesz, zawiśniesz na stryczku. Mam wpływowych przyjaciół. Spróbuj mnie tylko tknąć, a pożałujesz. Wynoś się stąd, albo wezwę strażników. Nie wierzę ci. No i co? Czego chcesz? Nawet nie starczy ci złota, żeby mi zapłacić. Ile? 2000 sztuk złota. To mogłoby mnie skłonić do przemyślenia tej kwestii ponownie. No i co? Mógłbym powiedzieć najemnikom, gdzie mieszkasz. Co to ma niby znaczyć? Jestem pewien, że z wielką chęcią cię odwiedzą. Zapewne nie będą bardzo mili. Nie możesz tego zrobić. Zabiją mnie. To bardzo prawdopodobne. Powiem, co tylko zechcesz, ale nie rób tego. Serio? Tak łatwo poszło? Więc co tak naprawdę się wydarzyło? Nie widziałem, co zaszło. Dostałem złoto za obciążenie winą najemnika. W dzisiejszych czasach każdy musi zadbać o siebie. Potrzebowałem pieniędzy. Kto ci zapłacił? Wystarczy. Zabije mnie, jeśli go wydam. Czy zgodzisz się powiedzieć to samo lordowi Hagenowi? Nie jestem szalony.
Nie mogę zostać w mieście. Dam ci mój pamiętnik. Powinien być wystarczającym dowodem. Okej. Dziennik. Jeśli Larius nadal będzie postępował w ten sposób, nic tu po mnie. Ostatniej nocy spotkało mnie coś dziwnego. Jeden z tych mężczyzn w czarnych kapturach złożył mi wizytę. Podobno są oni sługami zła, jednak mój gość miał w sobie coś, co budziło zaufanie. Niemal czułem bijącą od niego moc, choć kiedy przemówił, jego głos był spokojny. Zaoferował mi 20 tysięcy sztuk złota, jeśli doprowadzę do skazania jednego z najemników. Powiedział, że niedługo zrozumiem, co miał na myśli. Oczywiście zgodziłem się od razu. Ci najemnicy i tak nie zasługują na nic lepszego. Gdyby nie oni, moje życie byłoby dużo łatwiejsze, a złoto zapewni mi dobrobyt aż do końca mych dni. Stało się, aresztowali jednego z najemników. Zamierzam dotrzymać danego słowa. To było tak proste? Naprawdę to było tak proste? No Hagen, wiesz co, no bo jednak, no masz. Cornelius kłamie. Skąd ta pewność? Mam jego pamiętnik. Są tu wszystkie dowody. A to podła gnida! W świetle nowych dowodów mogę zrobić tylko jedno. Na mocy powierzonej mi przez jego wysokość i świątynię ogłaszam, że więzień Bennett zostaje oczyszczony ze wszystkich zarzutów i ma zostać zwolniony. Za to Cornelius ma zostać pojmany pod zarzutem krzywoprzysięstwa. Cornelius uciekł. Znajdziemy go prędzej czy później. Nie wywinie się. Okej, i to tyle po prostu. Złoto Diego, zbroja pełzacza, lokaj sędziego. Leczenie Hildy, właśnie to też jeszcze byśmy zrobili. Ta laska maleta, muszę się zastanowić, gdzie ona jest. W ogóle to się zrobił wieczór, także skoro już nie ma Corneliusa, to chyba możemy iść spać na górę? Czy coś, bo powinno być wolne łóżko. Gdzie ty śpisz, gościu? Tu jest Larius. O, tu jest w ogóle sędzia. Spoko, ale ja przyszłam spać. Tak, no nie wypoczniemy, ale co najwyżej przynajmniej będzie rano. Dopóki nie pójdę do klasztoru, to niestety, ale będziemy mieli z tym kłopoty. Dobra. Pytanie, czy Bennett już stąd wyszedł, czy jeszcze. Dlatego się przejdziemy pod samo więzienie i zobaczymy. Jeżeli go tam nie będzie, to się przeniesiemy od razu do najemników. Trzeba po prostu słuchać. Bo chciałabym nowy pancerzyk, bo by się bardzo przydał. Nie wiem, jak będzie z tą zbroją z płytek, ale myślę, że też moglibyśmy tam dzisiaj iść, akurat jak będziemy przy najemnikach. Chociaż i tak zbroja łowcy smoków podejrzewam, że będzie wypadała lepiej, nawet ta lekka, bo na bank będzie miała sporo ochrony przed ogniem, a przy poszukiwaczach się to po prostu przydaje. Ale dobra, chodźmy najpierw do Watrasa. Szkody wyrządzone przez Beliara. Watras, już proszę cię, już cicho. Żona Lobarda Hilda zachorowała. Co? Znowu? Ta biedna kobieta powinna bardziej na siebie uważać. Jeszcze jedna ciężka zima, a odejdzie z tego świata. Dobrze, dam jej lekarstwo, które zmniejszy gorączkę. Skoro już tu jesteś, mógłbyś jej zanieść lekarstwo? Tak. Chyba mam dreszcze. Nie wyglądasz najlepiej. Chyba zbyt długo wystawiałeś się na czarne spojrzenia poszukiwaczy. Mogę uzdrowić twoje ciało, ale spokój duszy odzyskasz jedynie w klasztorze. Porozmawiaj z Pyrokarem. On ci pomoże. No właśnie, ale uzdrow mnie. Możesz mnie uzdrowić? Adanosie, pobłogosław to ciało! Dobra, już se daj żyć. Opowiedz mi o bogach. A co dokładnie chciałbyś o nich wiedzieć? Wiecie co, mamy w sumie czas, więc możemy posłuchać. Opowiedz mi o Inosie. Dobrze. Inos jest pierwszym i najpotężniejszym z bogów. To on dał światu słońce. W jego władaniu znajdują się światło i ogień, które podarował ludzkości. Inos
jest też sprawiedliwością i prawem. Jego kapłanami są magowie ognia, a wojownikami mężni paladyni. Super, dziękuję. Chociaż widzę, że mi to... To i tak mi to nic nie da, dobra. O magii? Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Tylko wybrańcy Innosa i wybrańcy... Dobra. Ale magia dostępna. Okej. Okay. Mogę cię nauczyć, jak... Dobra, no to mnie to nie obchodzi za bardzo. Co, jakbym datek chciała złożyć? Chciałbym przekazać datek na świątynię Adanosa. Datek na świątynię Adanosa może zmazać część przewin, które popełniłeś w przeszłości, mój synu. Jaką sumę zechcesz przekazać? Jaką sumę? Dobra, może 50? Mam 50 sztuk złota. Dziękuję ci w imieniu Adanosa. Okej, tak po prostu to było bez sensu. Myślałam, że Watras będzie miał dla mnie zadanie, bo powinien je mieć. Ale jednak go nie ma. Dobra, nieważne. Jeszcze mamy tych bandytów tam do zabicia przy latarni morskiej. To znowu ty? Harad wreszcie skończył produkować broń dla paladynów. W związku z tym mój wybór towarów znacznie się powiększył. Zainteresowany? Jeżeli masz nagle lepszą broń... Pokaż mi swoje towary. Okej, masz topór bojowy. Czyli on ma w sumie... I zobaczymy, czy to założę za chwilę. A będzie jeszcze gorzej. Na razie nie ma go jeszcze na sobie. Bo wiecie, o co chodzi? Ten topór bojowy to akurat mi się nie przyda za bardzo. Wolę miecze niż topory. Obywatel Rengaru. Nie wierzę w to. Kantar nie chce nic od ciebie. Co my teraz mamy robić? Lokaj Torlof. Aha, miałam sprawdzić, czy Bennett tutaj jest. Jak nie, to jeszcze pójdziemy do Lobarta. I może tą laskę byśmy przy okazji znaleźli tego Matoła. Byśmy zrobili przynajmniej tam dwa zadania na tej farmie. I już nie będziemy musieli tam wtedy nigdy iść. Przynajmniej nie w tym rozdziale. Dobra, czy Bennett już wyszedł? Tak, Bennetta już tutaj nie ma. Co tam, André? Dobra, wszystko gra. No to idziemy na farmę Lobarta. Jeszcze bym tak zerkła, jak byliśmy już przy okazji na targowisku. Czy u Zurisa można kupić mikstury prędkości? Bo jak można, to bym zainwestowała i byśmy ogarnęli sprawę tego wszystkiego. Bo trochę się długo przemieszcza po tej kolonii. Co to jest? O mój Boże! 200 kosztuje jedna butelka? Popieprzyło? Chyba, że są jeszcze te takie, wiecie, dwuminutówki albo minutówki. Zuris, czy ty masz takie cuda? Nie wiem. Pokaż mi. Nie masz, masz eliksir zręczności, to nie chcę. I masz boską moc gwiazd za 400. Słyszałam co innego. Dobra, to sprzedaję, bo mi to niepotrzebne. Ktoś musi pracować. W ogóle lol. Teraz gra daje mi takie... No, chcesz zrobić zadanie, czy chcesz dostać dodatkowe punkty życia? Niczego nie. Super. To się nazywa chyba szantaż emocjonalny. 50 punktów trafień. To jest tak dużo. To jest strasznie dużo. W ogóle przydałoby się nauczyć alchemii. Pomału. Jak my stoimy? Mam 5 punktów nauki. Mam 5 punktów nauki. Może pójdziemy tutaj do naszego przyjaciela Ignaza, alchemika. Chociaż czy mam na rogi cieniu stwora tę piątkę? Ale możemy jeszcze poczekać z tym, bo tak sobie pomyślałam, że coraz częściej używam tych mikstur i przydałoby się je samemu może robić. O Jezu, się robi tego już za dużo. Tylko nie wiem, czy on mnie będzie w stanie nauczyć tych szybkości. Podejrzewam, że powinien być, a jak nie... To mnie powinna nauczyć ta, Sagita. Chociaż ona na pewno uczy stałych mikstur. Cześć Ignaz, sztuka alchemii. Opowiedz mi już, aby przygotować. Będą ci... Tak, wiem. Esencja lecznicza, to kosztuje 5? Opowiedz mi, co chcę. O mój Boże, ale jest mikstura szybkości od kolejnego poziomu. Pokaż. Ty masz mikstury prędkości, ale 200 to jest zdecydowanie za dużo.
Esencja, no może być. Właśnie, przy okazji sprawdzimy, czy mogę ten posążek oddać tamtej lasce. Bo ona prosiła o jakikolwiek w sumie chyba posążek. Także sprawdzimy. Ja w ogóle jeszcze dalej u Lemara nie byłam. To jest w ogóle tak samo śmieszne. Ale dopiero później do niego pójdę, jak zajmiemy... O, a Tilda tu sobie z nim siedzi. Moje zadanie ale kto wie... Dobra, dobra, hej. Mam posążek. Patrz, przyniosłem ci posążek Inosa. Och, dziękuję, bardzo dziękuję. Niechaj światło Inosa zawsze oświetla ci drogę. Drobiazg. Super. Jak my stoimy z tym wszystkim, nie wiem. Moglibyśmy popłynąć też na wyspę złodziei. Na wysepkę złodziei, która tutaj jest. Ale czy ja tam na razie potrzebuję iść? Chyba niekoniecznie. Dobra, bo chciałam się już tepnąć do najemników, ale przypomniało mi się, że jeszcze musimy iść do Lobarta. Czy ja tędy mogę przejść? Byłoby super, jakbym mogła. Niestety życie jest niesprawiedliwe. Przecież wiedział o tym wcześniej. No i dobra. Mnie to i tak. Idziemy najszybciej, jak się tylko da. Nie trzeba mieć. Tutaj mogłabym też w ogóle te zębacze pozabijać, które tutaj są, bo jest darmowy exp do tego. Ale czy mi się chce to jakoś bardzo aktualnie robić, to raczej nie. O, polna jagoda. Dzięki, nie potrzebuję tego, ale zbiorę. Wejdę tędy. O, jak dobrze. I teraz pytanie, bo tą laskę Maleta może gdzieś tutaj znajdę na tym polu. No podejrzewam, że jest gdzieś tutaj. Bo gdzieś bym mogła być indziej? Gościu się chyba nazywał Malet, chyba nie pomyliłam. Najśmieszniej by było, jakby leżałam metr od niego. Na przykład. Nie wiem, no tu nic nie ma. Że niby go wino upił, tak? No dobrze, upił go, ale gdzie mógł go upić? Nie wiem, przejdę się i zobaczymy. Czemu tam jest cieniostwór? Nie będę go zabijać, bo nie mam umiejętności ku temu. Chodzi mi oczywiście o wydobywanie tego i owego. Może tu gdzieś przy owcach jest? Na pewno jest gdzieś na farmie, bo tak zrozumiałam z tej całej gadki szmatki. Tu w ogóle rośliny sobie rosły, ja tego w ogóle nie zauważyłam wcześniej. Nie byłam tu w ogóle. Okej, no fajnie. Było śmiesznie, jakby ta laska gdzieś tutaj leżała, po prostu na tym polu. No ale niestety jej tutaj nie ma. Może jest w stodole. To też jest bardzo możliwe. A może Lobart? Nie no, Lobart nie wie nic na jej temat. Zaraz sobie jeszcze na szybko ewentualnie sprawdzę, gdzie ona może być. Dobra, zróbmy zadanie, bo chyba jest tego warte. W ogóle dziwię się, że ona gotuje. Myślałam, że będzie leżała dziś z gorączką. Hej! Przyniosłem twoje lekarstwo. Naprawdę. Gdyby wszyscy byli tacy uczynni jak ty... Ach, strasznie ci dziękuję. Super, ja też ci dziękuję. Mam nadzieję, że tych kilka monet wystarczy. 50 sztuk złota. Cudownie. Na to czekałam. Odpaliłam sobie w międzyczasie solucję i zobaczymy, gdzie ta laska Maleta jest. W pobliżu kamiennego kręgu, tam gdzie jest ten cieniostwór. Tak się obawiałam, że tam to będzie, wiecie? Ale jak już tu jestem, to by to wypadało zrobić. Trochę się boję. No ale spróbujemy. Okaże się, że śpi na niej. W sumie mogłam spróbować się podkraść zawsze. Ała! Oczywiście, że spał na tej lasce.
Ale widzę, że cieniostwór to nie jest problem w Gothiku 2 podstawowym. Niech już będzie, że będę ten jeden róg w plecy. Zrobimy przynajmniej questa. Co to jest? Przepraszam bardzo. A mapa kopalni. I nie, jak weszły kryty, to tak naprawdę na trzy by zszedł. Nie no, już całkiem nieźle. Plus ta broń też jest już całkiem niezła. Tylko ja bardzo obrywam, przydałaby się właśnie lepsza zbroja. Okej, to oddamy to. W ogóle na farmie Akila też jest podobno jakieś zadanie. Także wypadałoby też tam iść, ale może już nie dziś. Malet, mam twoją laskę. Ty. Wydaje mi się, że ta laska należy do ciebie. Niesamowite. Ja... Chwileczkę. Najpierw zapłata. Ale ja nie mam pieniędzy. Pomyśl o jakiejś innej formie wynagrodzenia. Dobrze, co powiesz na to? Wczoraj widziałem tutaj kilku bandytów uciekających ze skradzionym złotem. Jeśli powiem ci, gdzie ukryli swój łup, czy dostanę z powrotem swoją laskę? Zgoda. W porządku, słuchaj uważnie. Najpierw udaj się na zachód, aż dojdziesz do tamtych drzew. Zobaczysz głęboki jar. Jest tam jaskinia, a w niej powinno być ukryte coś ciekawego. Okej, na zachód, ale to według mapy, tak? Nie mam mapy Korinis. Upsi, dupsi. Dobra, możemy już stąd spadać. Do Xardasa na przełęcz, do miasta portowego. Nie mam do najemników, co jestem jakaś dziwna. Do majątku ziemskiego pod ósemką, tylko nie mam many. I już nie mam tak samo HP. Dobra, lecimy. No i co, udało się wydobyć Beneta z więzienia. Na pewno dostanę od Lee jakąś nagrodę, no i od Beneta i chyba od Tekli bodajże dostaniemy coś. To było oczywiste. A Torlof, mogę ci powiedzieć, że Benet już jest u siebie? Nie, nie obchodzi cię to w ogóle, super. Ale widzę, że praca w Re. Stary, już myślałem, że naprawdę mnie powierzą. No cóż, wszystko się w końcu wyjaśniło. Wspaniale. Szkoda, że nie widziałeś twarzy tego żołnierza, który mnie wyprowadzał. Był taki przerażony, że prawie narobił w gacie. A to mi przypomina, że mam coś dla ciebie. Co? O co ci chodzi? Prezent. Przecież wiedział o tym wcześniej. Co za prezent? Słyszeliśmy pogłoski o smokach w dolinie. Naprawdę tam są. W porządku, wierzę ci. W każdym razie paru chłopaków postanowiło wybrać się do doliny. Zamierzają tam trochę zarobić. A co to ma wspólnego ze mną? Opracowałem nowy rodzaj zbroi. Zbroję łowcy smoków. Jest bardziej wytrzymała i lżejsza niż zwykłe zbroje. A ponieważ to ty mnie uratowałeś, chcę ci dać jej pierwszy egzemplarz. To prezent. Sądziłem, że pewnie zechcesz przyłączyć się do zabawy. Jeśli wybierasz się do doliny, będzie ci potrzebny odpowiedni ekwipunek. A poza tym interesują mnie smocze łuski. Prawdziwe smocze łuski. Dam ci za nie dobrą cenę. Ile dostanę za każdą łuskę? 200 sztuk złota. O kurde. Nie wiem już, w co wierzyć. Możesz mnie nauczyć, jak wykuć miecz? Jasne, ale to cię będzie trochę kosztować. Okej, ty uczysz kowalstwa w ogóle, dobra. Posłuchał niewłaściwie. Co masz do sprzedania? Czego potrzebuję? Okej, masz strzały, bełty, nie potrzebuję na razie nic. Chodźmy do Tekli jeszcze spróbować, ale najsampierw, to przepraszam bardzo. Ale musimy to założyć. O mój Boże, ale ten pancerz jest dużo lepszy. A nie mogę z Teklą gadać, no to nie. Ja z nią chyba mogę dopiero gadać, jak spuszczę manto tam Bulkowi i tak dalej. Ale na razie to mi się nie chce w to pchać. Chodźmy do Lipo jakąś nagrodę, bo coś dla mnie miał mieć.
Ale ta zbroja to jest naprawdę totalny majstersztyk. To jest dobre, naprawdę dobre. Zupełnie się z tobą zgadzam. Jakieś wieści w sprawie Beneta? Wygląda na to, że nie poturbowali go za bardzo w więzieniu. Dobra robota. Ode mnie tego nie dostał. Aha, i to tyle, tak? No ale zdecydowanie lepszy pancerz to jest ten. Ciekawi mnie, jak ta zbroja z pancerzy pełzacza z tych płytek. Umiemy już wydobywać płytki, także możemy się przejść w stronę Dextera. 52 siła, 60. Dobra, jest okej. A ja chciałam sprawdzić, kiedy kolejny poziom. No jeszcze troszkę. Czemu nikt? No nie mam za bardzo teraz wyboru. Musimy się leczyć tym, co mamy. Niestety. Tak naprawdę to musiałabym już też ewentualnie kończyć dzisiejszy odcinek. Ale nie wiem, czy... Możemy jedynie przeczekać. Czy już pójdziemy w stronę Dextera, czy jeszcze? Obiecałam wam krótszy film, także dotrzymam słowa. Myślę, że zakończymy sobie w tym momencie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i pozwólcie, że zdejmę ten łuk, bo wyglądam z nim jak idiotka. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować już dla was ten film, a w kolejnym myślę, że pójdziemy do Dextera, bo tam mnie bardzo ciekawi tamta okolica. I jestem ciekawa, czy zbroja z płytek będzie porównywalna, lepsza, czy... Czy nie wiem co, ale ogólnie mamy zadanie na zbroję, także ją po prostu zrobimy. No i później mamy jeszcze te inne rzeczy. Przy okazji wybijemy tam poszukiwaczy. Damy sobie radę. I pomału powinniśmy czyścić dziennik, na przykład tych bandytów tam wybić. I tak jak myślałam, mamy fajną odporność na ogień. To było oczywiste. Plus na pociski. No teraz możemy tam pochodzić i powariować po innych miejscach na mapie. Tam też przy okazji powinien być myśliwy na górze, który może mnie czegoś fajnego nauczy. Akurat może się uda wbić nowy poziom gdzieś tam po drodze. No, ogólnie zapowiada się całkiem okej. Do kolejnego odcinka, moi drodzy. Trzymajcie się i cześć.